na kłopoty. Doda i Dodafon w RMF FM. Kochani, welcome bitches, welcome prosto z Chicago, tu Doda i Dodafon. Teraz w RMF FM Dodafon, autorski program Dody. Zagrałam właśnie wspaniały występ dla cudownej Polonii, serdecznie ją pozdrawiam, mam nadzieję, że również nas teraz słucha cała Ameryka. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy o naszych kochanych zwierzakach, co jesteśmy gotowi dla nich zrobić, wysłaliście fotki, piękne te wasze pupile, a dzisiaj zmienimy temat, zbliżają się święta. Króliczki, te zajączki, kurczaczki z jajek wychodzące. I są te święta, które często wielu osobom kojarzą się z kolejną okazją do wypicia. Ale czy to świętowanie zawsze musi polegać na postawieniu butelki na stole? Ja, kochani, absolutnie się z tym nie zgadzam. Wiem, że ta praktyka, zwyczaj, tradycja, nie wiem jak inaczej można nazwać ukrywanie tego alkoholizmu, wrosła w nas od samego początku. Natomiast ja muszę powiedzieć szczerze, że kompletnie nigdy czegoś takiego nie widziałam u siebie w domu. Czy to na Wigilię, czy na Wielkanoc, czy to na urodziny. Ja nie pamiętam w ogóle widoku alkoholu na stole. Powiem więcej, nawet po wielu, wielu latach, kiedy przyjeżdżałam już rozrywając cały show biznes na strzępy do mojego domu ciechanowskiego i zapytałam się mamy, czy już jako dorosła kobieta wypijemy sobie wina do kolacji, to słuchajcie, trajektoria lotu kieliszka mojego z butelki do ust była śledzona przez oczy mojej matki, babci, ojca i wszystkich. A, bo jeszcze chciałam powiedzieć, że tego wina w ogóle nie znalazłam, no chyba, że mszalnął mojej babci tam na górze. I oczywiście wszystkie historie, jak to sąsiadka została alkoholiczką, jak to koleżanka z pracy później zaczęła w ostateczności pić nawet perfumy i tak dalej, i tak dalej. I nie było żadnej przyjemności nawet wypicia tej małej lampki. Na dzień dzisiejszy piję alkohol tylko i wyłącznie 4 razy w roku. Na jakieś takie, nie wiem, urodziny, Sylwester i tak dalej. Więc rozumiem, że czasami fajnie jest poimprezować. Natomiast co wy uważacie? Czy święta, spotkanie się przy okazji celebrowania jakiegoś takiego bardziej wyższego celu, jakim jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, czy też narodziny Go, powinny nam się głównie kojarzyć z otwieraniem butelki alkoholu? Rozmawiamy o tym, czy do świętowania potrzebujemy procentów. Dzwonimy do Łukasza, lat 18, chrzest, komunia, stypa i alkohol na tych imprezach. I jestem bardzo przeciwna alkoholowi na stypach. A to jestem bardzo ciekawa, bo szczerze mówiąc, to chyba to jedyny moment, kiedy naprawdę chciałabym się upić z żalu, jeżeli kogoś bardzo, bardzo bym oczywiście kochała i tęskniła za nim. Nie umiem sobie z tym poradzić. Straszne to była śmierć mojej babci, to był jakiś koszmar. Może nigdy tego nie zapomnę. Halo? Cześć Łukasz, tutaj Doda i RMF FM. Hej. Hej, słuchaj, bardzo zaciekawił mnie twój tutaj text message. Trochę się umie po angielsku. Że jesteś bardzo przeciwny alkoholowi na stypach. Tak. No właśnie, opowiadaj. To tak. Ogólnie jakby stypa to jest jednak przyjęcie, gdzie żegnamy kogoś i często trzeba przyjąć po prostu osoby, które przyjechały z daleka, jakiś poczęstunek i tak dalej. I jestem przeciwny alkoholowi na takich typu takich imprezach ze względu na to, że po prostu wymaga to jednak szacunku do osoby zmarłej. Moim zdaniem jest to właśnie brak wyrazu szacunku oraz jakby taki, no źle świadczy to o danej osobie, jeśli spożywa alkohol właśnie na takiej imprezie i często z uwagi na to, że mało kto zna umiar na takiej imprezie, bo często upija smutek, czy może po prostu to jest kolejna okazja na to, żeby się napić i moim zdaniem jest to po prostu słabe. A co jeżeli jesteśmy na pogrzebie imprezowiczów? To też jest moim zdaniem znaczy, oni słaba po prostu patrzą na nich z nieba i sobie myślą, Boże, co za nudziarze, ja przynajmniej zmarłem w jakimś takim, kurczę, imprezowym tonie i ostatnie, co pamiętam, to dobry beat, który wjechał na DJ-ce, a oni nudy jak nudy z budy. Wiesz co, ja uważam, że jeśli ktoś nie umie się bawić na przykład bez alkoholu, no to jest tak, które ogólnie powiedziane, jeśli chodzi o jakieś inne imprezy, to moim zdaniem ma problemy z alkoholem i prawdopodobnie jest to po prostu alkoholizm.
I jeśli takie ogólne stwierdzenie, że jeśli no, ktoś jest stypiarzem, bo nie pije alkoholu, to znaczy, że ta druga osoba właśnie postrzega alkohol jakby taki wymóg, czyli no, jednak jest zaślepiona nim. Totalnie się z tobą zgadzam. Myślę, że to jest jeden z tych takich z bardzo dobrych pytań, kiedy zadajemy sobie pytanie sami sobie, czy mamy problem z alkoholem, czy nie. I to jest właśnie ta odpowiedź, którą powinniśmy sobie udzielić. Czy umiemy się bawić bez alkoholu? Czy w ogóle zabawa, czas spędzany ze znajomymi, radość udziela nam się tylko wtedy, jeżeli są procenty? Czy umiemy super tą atmosferę wyzwolić w sobie i w innych bez tych procentów? I myślę, że jak już sobie odpowiem na to pytanie, to jest krótka droga do czego? Do AA! Ale ja z tą stypą powiem ci, trochę bym polemizowała, bo to jest tak naprawdę jedyny, w przeciwieństwie do imprez, komunii, nie wiem, chrztu tutaj napisałeś też. Czas, kiedy właśnie po prostu ludzie przeżywają najgorszy koszmar swojego życia, kiedy zostają bez ukochanej osoby i naprawdę nie potrafią sobie z tym poradzić. I to jest taki żal, i to jest taki smutek, i to jest taka... tyle emocji, które się w tobie kotują, że po prostu... Ja wiem, bo ja pamiętam, jak umarła moja babcia, która była jak mój trzeci rodzic. Moim zdaniem ja przeżyłam jakiś rodzaj szoku i traumy nad tą trumną, bo jeszcze w Ciechanowie cały czas jest taka tradycja, że żegna się zmarłych przy otwartej trumnie. Ja jeszcze śpiewałam piosenkę w tym kościele dla babci specjalnie. Piorun w ogóle walnął w tym czasie. No naprawdę było tyle znaków i na tej stypie kompletnie nie potrafiłam sobie poradzić i Jezu, no ja no po prostu chyba dałabym jakieś wytłumaczenie w tym przypadku, bo po prostu ludzie sięgają po wszelkie możliwe sposoby i wiesz, i leki, i jakieś uspokajacze, i psychotropy, bo po prostu to jest szok, to jest jeden z najgorszych, najbardziej traumatycznych sytuacji w życiu, kiedy bezpowrotnie odchodzi osoba, którą kochasz czasami nad życie. Dokładnie, tutaj się trochę zgadzam, ale jednak moim zdaniem to i tak stuprocentowo tego nie usprawiedliwia. I po prostu jest to może jakaś taka właśnie ucieczka i to jest taki, nie wiem, jakaś pomoc, żeby sobie poradzić z tym bólem. Jednak moim zdaniem dużo lepsza jest właśnie terapia i rozmowa, bo to po prostu jest dużo mocniejsze i o wiele lepsze skutki ma, jakby wpływ całej tej sytuacji na nas. No powiem ci, Łukasz, że w wieku 18 lat to ty masz bardzo ładnie poukładane w głowie, aż jestem zszokowana i to daje ogromną nadzieję dla młodzieży. Oglądając niektóre wypowiedzi, TikToki i to, co tam się dzieje u tych niektórych młodych influencerów, to właśnie zaświeciło się wielkie światło w tunelu, Łukaszu drogi. Aż chcę się powiedzieć święty, nie Łukaszu. Nie umiem to słyszeć. No dobrze, no to idź i głoś te prawdy dalej. Mam nadzieję, że więcej przekonasz ludzi w swoim wieku, bo trzeźwa młodzież to mądra młodzież. Wszystkiego dokładnie dobrego, trzymaj się, chcesz kogoś pozdrowić, oprócz oczywiście monopolowy pod twoim blokiem? Również chcę pozdrowić moich znajomych, oczywiście rodzinę, no i jeszcze moje piątkowe koło wzajemnej adoracji, to tak. Oh yeah! Szkoda, że tam nie należy adoracja, to coś, co uwielbiam. No dobra, chyba że o innej adoracji mówimy. Dobra, no to taka właśnie poruszamy właśnie takie ciężkie tematy. A, okej. No dobra, no to też ich pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się ciepło, no i oczywiście jak najmniej styp. Życzę. Tak, buziaki, dokładnie. Pa! Asia, 30 lat, kochani. Wyjątkowe chwile chcę przeżywać prawdziwie i na trzeźwo. To jest naprawdę... Halo? Cześć, Asia, tutaj Doda. Cześć! Bożek, miło cię słyszeć. Kochana, czy ty już otwierasz szampana? Nie. czy ta chwila zalicza się do wyjątkowych? Tak, ta chwila się zalicza do wyjątkowych, ponieważ odpoczywam po pracy, więc i z herbatką. A nie z szampanem, na pewno nie. No to bardzo się cieszę. Bardziej, znaczy miałam na myśli to, że dzwonię do ciebie, a nie, że odpoczywasz po pracy. No, nie, no to oczywiście będę świętować, myślę, że bardzo długo, bo bardzo długo czekałam na ten telefon, ale nie z szampanem, na pewno nie. Słuchaj, dzisiaj rozmawiamy o alkoholu. Temat dla mnie bardzo ważny i chciałabym przy okazji tej audycji, ponieważ w RMF FM poruszamy też śmieszne, ale też ważne tematy i też takie, które są bardzo społeczne i też pomagają ludziom otworzyć oczy na pewne rzeczy, zrozumieć, wiesz, ukierunkować. Myślę, że taki głos ludzi na temat tego, żeby ograniczali alkohol lub w ogóle przestali go pić, jest bardzo, bardzo ważny. Co ty na ten temat sądzisz? Jest bardzo ważny, bo wiemy, jak mamy obecnie słabe społeczeństwo, niestety psychicznie.
Ja nie rozumiem, czemu ludzie się uciekają do tego. Nie rozumiem, czemu ludzie się uciekają do tego, że na przykład wieczorkiem w ramach relaksu się czegoś napiją, bo to nie prowadzi do niczego dobrego. Można się zrelaksować w inny sposób, a takim alkoholem można zrobić naprawdę krzywdę. Naprawdę można zrobić. I no sama wiem po sobie, tak? Wiem, że dzieci alkoholików muszą chodzić na terapię, że nie jest łatwo, że mają deficyty i to nie, no nie jest dobre rozwiązanie, na pewno. Tak, najgorsze jest to, że ludzie, którzy otwierają sobie wino do snu, czy właśnie po pracy i wypijają sobie jedną butelkę z partnerem, uważają, że to absolutnie nie jest alkoholizm i to jest najgorsze, tylko po prostu taka tam chwila relaksu po ciężkim dniu. Nie, proszę Państwa, to jest alkoholizm, wszystko co jest powtarzalne, wszystko co jest nagminne, wszystko co nie jest incydentalną sytuacją i ma swój rytm i ma jakby powtarzalność, tak jak powiedziałam, wiąże się z jedną rzeczą, że po prostu nas do tego ciągnie. Jeżeli nas do tego nie ciągnie, to spróbujmy się zrelaksować przez miesiąc, absolutnie tego wina nie pić. Oczywiście i nie wiem, obejrzeć sobie coś w telewizji, porozmawiać, zadzwoń do przyjaciółki, są tysiące innych sposobów na relaks, a nie to, po prostu. Ja naprawdę byłam świadkiem wielu sytuacji, kiedy właśnie od takiego niewinnego picia sobie winka ze swoim partnerem dochodziło później do naprawdę bardzo poważnych zaburzeń też w związku, bo partnerzy piją coraz więcej, coraz bardziej się kłócą. Alkohol sprzyja braku nici porozumienia. Te awantury są czasami abstrakcyjne, dwoje nielogicznie myślących ludzi, podparte jeszcze alkoholem, więc ta agresja jest większa. No nie ma par, które piją alkohol i u których nie dochodzi do konfliktów dużo częściej niż u osób, które alkoholu w związku nie piją. Oczywiście, dlatego ja z moim mężem nie robimy takich rzeczy. Ja sama również na imprezach nie lubię. Ja wolę inaczej spędzić ten czas. Uważam, że wspomnienia na trzeźwo są dużo fajniejsze niż te z bolącą głową następnego dnia. I nie potrzeba takich rzeczy. Powiem Ci, że ja, bo wiadomo, że każdy ma tam swój okres w życiu i każdy etap swojego życia należy jakoś tam odbębnić, ale po to tylko, żeby wyciągnąć wnioski i przede wszystkim po to, żeby wejść w kolejny etap dużo mądrzejszym. Ja nie wyobrażam sobie, żeby imprezować w wieku lat 20 i tak samo być tak samo imprezować w wieku lat 30 i 40. No jeżeli ktoś się zatrzymał na tym etapie, no to jest uwstecznienie. Więc ja totalnie rozumiem młodzież, która chce się wybawić i tak dalej, ale już jak ma się te, już jest coraz starszym, należy otwierać te oczy coraz bardziej, skupiać się ku sobie, widzieć ile to robi, szkód w organizmie, w psychice. No, to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć głośno, że alkohol bezpowrotnie zabija neurony w mózgu, szare komórki, one nie są odradzalne. Ludzie, którzy piją alkohol, no niestety są z dnia na dzień coraz głupsi, no ale taka jest prawda. I brzydsi. A to też z tego właśnie powodu przestałam pić alkohol. Piję 4 razy w roku jedynie na jakieś właśnie urodziny, czy to na Sylwestra. Właśnie między innymi dlatego, że bardzo zabiera urodę. Totalnie po prostu zmienia się u kobiet zwłaszcza. Buzia, cera, oczy. Ludziom, którzy piją alkohol, wydaje się, że po nich nie widać. Ja wychodzę na ulicę, jestem w stanie powiedzieć w ciągu 3 minut, która kobieta piła alkohol wczoraj, która kobieta pije alkohol codziennie i która kobieta alkohol pije rzadko. W ciągu sekundy. No to jest w ogóle straszne dla mnie, jak... ja też chodzę na jakieś tam imprezy, wiadomo. Nie siedzę cały czas w domu, ale dla mnie okropnym widokiem jest widok zataczającej się kobiety. To jest coś strasznego. Jest to ciężka sprawa, więc takie właśnie wypijanie sobie winka ze swoim partnerem, naprawdę dziewczyny, 10 razy się zastanówcie, bo fajnie wieczór możecie spędzać razem. Partner, a można też zmienić. Natomiast później te problemy z nałogiem, ze spaniem, nieumiejętność zasypiania bez alkoholu, no tego wymienić się i przycisku reset nie da się zrobić w sekundę. Także przestrzegamy, prawda, Asia? Oczywiście, że tak. Ja też mogę dodać, że ja taki, też miałam swój czas, kiedy imprezowałam, bo byłam wiadomo. Asia, my tam słyszeliśmy o tobie historię. No. Może nie mów na głos, zostawmy to dla siebie. Ale miałam taki moment, kiedy zaczęłam tak
Nie, nie, to nie było tak, że powiedziałam sobie nie, od dziś koniec imprezowaniem, tylko jak zrobiłam tak naprawdę prawo jazdy, to tak zaczęłam inaczej myśleć. Mówię, kurczę, a jak ktoś będzie potrzebował mojej pomocy w tym czasie? Mam też zwierzaka, no nie psa, ale znacznie większego, do którego trzeba dojechać. Jak on będzie potrzebował pomocy, to co ja zrobię, jak ja nie będę mogła dojechać? Jak, nie wiem, moja mama, moja babcia, moja przyjaciółka będą potrzebowali mnie wtedy, żebym ja gdzieś im pomogła, dojechała, no to co ja zrobię? No. I mam, odkąd zrobiłam tak naprawdę prawo jazdy, może to jest głupie, ale tak mam, po prostu. Nie, to w ogóle nie jest głupie, to jest bardzo odpowiedzialne i bardzo mądre z twojej strony, gdyby więcej było takich ludzi, przecież nie byłoby wypadków non-stop. I wydychanego alkoholu we krwi, więc naprawdę wielkie, wielkie brawa dla ciebie, chociaż jesteś tutaj w mniejszości, to i tak właśnie tutaj wstawiamy efekt wielkiego aplauzu. O, dziękuję. Dobra, kochana, to trzymaj się, chcesz kogoś pozdrowić? Dziękuję ci bardzo. Pozdrowić tak chciałam najbliższych, ale chciałam też tobie coś powiedzieć. Ostatnio siedziałam z mamą i tak przeglądałam coś w telefonie i wyświetliło mi się, że twoja płyta Bimbo była wydana w 2004 roku. I mówię, mamo, mówię, czy ty wiesz, że ja jestem, że Doda jest moją idolką od 20 lat? O Boże, mówię, ty faktycznie sobie zdajesz z tego sprawę? Mówię, zobacz, mówię, każdy, pamiętasz, jak mi każdy mówił, a przejdzie ci, przejdzie ci. Mówię, widzisz, mówię, lata lecą, mówię, a ołtarzyk dalej stoi w tym samym miejscu. Tak, kochana, mam nadzieję, że odcierasz z niego kurz. I on się powiększa. No, powiem, także bardzo ci dziękuję, że mnie ukształtowałaś, że... naprawdę. O, dziękuję ci, kochana, bardzo mi miło to słyszeć. Szok, że to już 20 lat, w ogóle jestem zszokowana. Dwie trzecie życia mojego. Jestem zszokowana. No, tobie mówili, że przejdzie, a mi mówili, że ja się zaraz skończę, a tu patrz. A kuku bytyc! No dobra, kochana, to co? Kogo pozdrawiasz oprócz twojej mamy, która ci ten ołtarzyk tam przeciera z kurzów? Ciebie oczywiście, całe radio, wszystkich moich najbliższych i moje kochane zwierzaki i wszystkiego dobrego. Bardzo serdecznie. Bądź szczęśliwa. Dziękuję, kochana, pozdrawiam również bardzo serdecznie. Pa! Pa! No dobra, to teraz Ania, 25 lat. Jestem abstynentką i domatorką od zawsze, więc imprezy i alkohol to nie mój klimat. Poza tym, co to za świętowanie, jak z tego świętowania nic nie będzie się pamiętać. Ona ma łatwiej. Ona ma łatwiej, bo ona jest od zawsze. Więc to nie jest jej klimat. Więc to nie jest... trudniej mają ci, co lubią właśnie towarzystwo i imprezę i zabawę. Halo? Cześć, Ania! Cześć, Doda! Słuchaj, i co? Pewnie siedzisz w domu, co? No siedzę w domu, czekam. Słuchaj, wszyscy są w szoku, jako że jesteś domatorką. Słucham? Mówię, że wszyscy są w szoku, jako że jesteś domatorką. Ja myślałam, no że tak, cię gdzieś na mieście, kurczę, złapię, na wiesz. Na imprezie, nie? No. Na trineczkę piję. Tak. Nie, w domu z pieskiem siedzę. No dobra, kochana, to opowiadaj, bo ty masz 25 lat, to w sumie teoretycznie na taki jeszcze, no taka końcówka lat studenckich, to powinnaś szaleć. No powinnam szaleć, szaleję powiedzmy na swój sposób, mam jakieś tam inne sposoby na to, by celebrować jakieś fajne wydarzenia, czy to w moim życiu, czy w życiu moich bliskich i tak jakoś nigdy nie było mi po drodze z alkoholem, z imprezami, więc... Ale no próbowałaś? Wlewali ci na siłę, na przykład, że ci nos zatykali i ci wlewali? Nie. No na szczęście gdzieś tam dobrałam sobie po drodze w życiu takich ludzi w koło, że szanują moją decyzję. Tam wiadomo, czasami się pojawią pytania, dlaczego tak, a nie inaczej, czy na pewno bym nie chciała, albo coś takiego, ale nigdy nie było to... jakby namawianie mnie albo robienie czegoś wbrew mojej woli, czy tam, nie wiem, po ukradkiem wlewanie do wody wódki, żeby się tylko napiła, to takich rzeczy na szczęście nie doświadczyłam. No widzisz, nie spotkałaś mnie na swojej drodze. Słuchaj, a jak świętujesz i imprezujesz bez tego alkoholu? Masz faceta, który też nie lubi alkoholu, czy jak to jest? Znaczy, akurat mój chłopak pije alkohol, ale to nie jest też tak, że tam co tydzień wychodzi na imprezę, prawda, i nad ranem wraca pijany. Mm-hmm. Raczej tam od czasu do czasu, czy jak są jakieś urodziny kolegi, czy jakieś takie właśnie wydarzenia, a my albo oglądamy sobie film, albo gramy w planszówki, spotykamy się z rodzinami, czy robimy jakieś takie rzeczy, których nie robimy na co dzień, na przykład nie wiem, jakiś piknik na polanie, albo pójście na minigolfa. Myślę, że też fajną rzeczą
dla osób takich bardziej, można powiedzieć, odważnych, spragnionych życia jest taka zdrabka, jak ty miałaś z tymi aktywnościami takimi właśnie, których nie robi się na co dzień, a może warto byłoby spróbować. Zdrabka jest rewelacyjna, bo musisz to zrobić właśnie tego dnia, ewentualnie masz 2 dni na to, żeby na przykład skoczyć na bungee, albo pojechać na rowerze w najbardziej dzikie miejsce, 10 km dookoła w przestrzeni domu. No naprawdę, zdrabka jest super, bardzo, bardzo serdecznie polecam jakieś szalone przygody. No tym bardziej lepiej robić je na trzeźwo, to fakt. No, takie rzeczy to na pewno tak. Jezu kochana, to jak ty nigdy nie lubiłaś tego alkoholu i nie imprezowałaś, jak ty musisz, jak ty będziesz młodo wyglądać, jak ty, kurczę, rozumiesz, to będziesz się konserwować niesamowicie, ja nie wiem. Ty już do końca życia będziesz miała 25 lat. Jeszcze biorę megabody, więc myślę, że mam nadzieję, że to kumulacja, kumulacja po prostu. No to nic, no tylko pozazdrościć, kochana, tylko pozazdrościć. Może chcesz kogoś pozdrowić? Powiedz. Chciałabym pozdrowić mojego chłopaka, rodzinę, przyjaciół, z którymi najczęściej właśnie celebruję te moje ważne chwile, ale też grupkę takich cudownych twoich fanów, których poznałam podczas kolejkowania na koncerty halowe, na koncerty pod Polsatem. I potem już razem rezerwowaliśmy noclegi na koncerty halowe i teraz jesteśmy już umówieni na Fryderyki i na Sopot, więc się strasznie cieszę z tego, że w końcu mam jakąś taką grupkę, z którą mogę jeździć na twoje koncerty i przeżywać te wszystkie emocje. Wow, a co to jest kolejkowanie? Bo brzmi grubo. No, staliśmy kilka godzin wcześniej, tak żeby zająć te pierwsze rzędy. Takie kolejkowanie, kumam. Amazing, no dobra. No to super, no to widzimy się faktycznie na tych koncertach. Jeszcze parę dojdzie na pewno latem tego roku, więc co kochana, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię również bardzo serdecznie. I co, zdrówko! Pa! Teraz Alicja, na weselu siostry jako świadkowa nie zamierzam pić alkoholu, by wszystkiego pilnować. O kurde, jest wytykana palcami. Halo, halo? Cześć Alicja, tutaj Doda. Nie. Tak. Ty, słuchaj, bo ty będziesz na weselu i ty naprawdę, to naprawdę będziesz Alicją w Krainie Czarów, jak będziesz jedyna nie piła. No raczej. Jak ty to wszystko ogarniesz, stara? Weź opowiadaj. Poczekaj, ja muszę usiąść, bo nie wierzę. Muszę się napić? Minion. Ale jaja. No słuchaj, niedawno się dowiedziałam, że będę właśnie świadkową u mojej ukochanej siostry. Tak. No i co? I oczywiście powiedziałam jej, że no musi być mega świetna zabawa, jakoś to ogarniemy. No ale ja nie zamierzam pić. No dobra, ale wiesz, że są ci tacy wedding plannerzy, czy tam jacyś organizatorzy i oni, i im się płaci za to, żeby nie pili i żeby wszystko pilnowali? I mimo to nie chcesz pić? No to właśnie idealna osoba na idealnym miejscu. Ty? Aha. Dokładnie tak. Nie, ja uważam, że żeby się świetnie bawić, nie potrzeba alkoholu, także już odliczam. No to słuchaj, to jest bardzo fajny pomysł, zwłaszcza, że na tych weselach potrafią się naprawdę dziać sceny dantejskie. Z ludzi po alkoholu wychodzą naprawdę prawdziwe zwierzęta. Mówi się, że też prawda. Czy też intencje te, które człowiek skrywa. No głupieją. Ludzie po prostu totalnie głupieją. Potrafią sobie skakać do gardła. Ja tego nie rozumiem, ale właśnie na tych weselach najwięcej jest bujek. Najwięcej jest, wiesz, mordobicia takiego, nie ukrywam. Ja tam zawsze się dobrze czuję w takich tam, rozumiesz, robótkach ręcznych. Tata mnie uczył boksować od dziecka, natomiast nie muszę koniecznie pić alkoholu, żeby wymierzać celny cios. To wiedzą bardzo dużo osób, szczególnie o tym wie. Ale co jest niesamowite, że alkohol, oprócz tego, że robi jakąś tam dewastację w organizmie i w naszych szarych komórkach, to tak nam upośledza system nerwowy. Jakie to jest ważne, żeby to powiedzieć głośno, że to nie jest tak, że my mówimy wolniej, że no nie łapiemy wątku, że nie jesteśmy w stanie czegoś skojarzyć, czy wiesz, po prostu bujamy się na nogach, pieprzymy jak 3 po 3, dlatego, bo jest fajnie i śmiesznie, tylko dlatego, że w tym momencie alkohol totalnie zrobił koko jumbo w całym naszym systemie nerwowym. Żeby to się wszystko zregenerowało, to naprawdę potrzeba bardzo, bardzo dużo czasu. Nie tylko noc.
Człowiek wstaje rano i kacy jeszcze następne odwodnienie robi swoje. Nie wiem, czy w ogóle interesujesz się tym, bo ja się tym bardzo interesowałam. Tak, tak. Ale no, nikt sobie nie zdaje sprawy, że na takim kacu, kiedy to po prostu chce nam się pić i każdy myśli, ojejku, mam kaca, to organizm robi tytaniczną pracę, żeby na nowo i system nerwowy, i układ krwionośny, i przede wszystkim pokarmowy oczyścić z trucizny, którą jest alkohol. Są badania, które mówią jasno, że gdyby teraz alkohol wchodził na rynek jako substancja nowa, to byłaby zakazana i automatycznie zepchnięta do list substancji zakazanych. No i ja w ogóle nie rozumiem, dlaczego w XXI wieku jeszcze nie jest to zakazane. Przecież to jest, ja rozumiem, jakiś tam magiczny eliksir. Niektórzy się śmieją i mówią, o, dla oczyszczenia organizmu. Pewnie każdy też zna taką babuszkę, która gdzieś tam lubi sobie skrywać w szafie takie różne magiczne oczyszczacze, ale to już nie są te czasy. Uważam, że dbanie o siebie, o przede wszystkim swoje wnętrze, które nasz organizm jest naszym domem, który będzie z nami do końca naszego życia. No, musimy jakoś o niego zadbać i najlepiej właśnie od najmłodszych lat tego pilnować. Dlatego bardzo się cieszę, że właśnie nagłaśniacie taki temat z RMF FM i jestem wam bardzo wdzięczna za to, bo temat jest bardzo, bardzo ważny. A tak niewiele ludzi o tym mówi. Wiadomo, że są różne akcje typu alkohol szkodzi zdrowiu, jakieś tam plakaty, nie plakaty, ale to niewiele daje. Ważniejsze jest takie wsparcie społeczne, jakieś czyny. Róbmy coś, po prostu róbmy coś, mówmy więcej o tym, że to wcale nie jest fajne budzić się na drugi dzień gdzieś po prostu wykończony. To wcale naprawdę nie jest fajnie. Ja na przykład zdecydowanie wolę bawić się już na tym weselu mojej siostry do 6 rano na parkiecie i rano obudzić się po prostu ze zmęczenia, że wytańczyłam się za wszystkie czasy, a nie po prostu, że z bólem głowy, nie wiem co się dzieje, nie wiem na jakim świecie żyję. No. Ja chcę wiedzieć, na jakim świecie żyję. Świetnie to podsumowałaś, powiem ci szczerze, że dzisiaj mam bardzo fajnych, mądrych rozmówców, i młodszych, i starszych, chociaż nikt, widzę, że tutaj po wieku nawet nie jest tak stary jak ja. Natomiast to jest bardzo dla mnie pokrzepiające i bardzo się z tego cieszę, że ludzie 10-20 lat młodsi już dochodzą do takich wniosków, do których ja doszłam stosunkowo późno. Ja myślę, że naprawdę wiele błędów mogłabym uniknąć w swoim życiu, przede wszystkim jeżeli chodzi o wybór partnerów, jeżeli zwracałabym uwagę na to dużo, dużo wcześniej, jeżeli nie traktowałabym tego alkoholu jako taki po prostu może dodatek do swawolnego życia, nad którym tak naprawdę każdy ma kontrolę. Alkohol to jest złodziej życia, alkohol to jest przede wszystkim totalnie chytry i bardzo inteligentny diabeł, który potrafi wedrzeć się do naszych umysłów w zupełnie niespodziewany i niewidzialny sposób. Każdy, kto myśli, kto to kontroluje i kto mówi na głos, że to kontroluje, to już niech wie, że wypowiadając te słowa, alkohol kontroluje jego. Dokładnie tak. No dobra, kochana, sama się nie mogę nadziwić, jaka jestem mądra. Jak zakończam swoje zdania, to sobie sama chcę bić brawo na końcu, więc chyba wybiorę... ja biję. Dokładnie, ciebie. Kochana, zazdroszę takiej siostry. Może cię wynajmę kiedyś do mojego wesela. Z przyjemnością. Tak, w każdym razie trzymaj się i życzę wam wspaniałej imprezy. Pozdrawiam twoją siostrę i jej przyszłego męża. Czy może ty byś chciała kogoś pozdrowić? Oczywiście, chciałabym pozdrowić moich siostrzeńców. Super, również dołączamy się do pozdrowień i co? No i trzymajcie się i wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Dzięki, buziaczki, pa pa. Pa. No dobra, no to teraz święty Gabriel, lat 19, słuchajcie. Mam 19 lat, w kwietniu 20. Ani razu się nie napiłem alkoholu, bo się boję. Od dziecka byłem świadkiem imprez z alkoholem. Przez alkohol mój tata stracił firmę. Halo? Cześć, Gabryś! Cześć! Mówi Doda. Hejka.
Słuchaj, no czytam twoją wiadomość bardzo taką poważną, bo przeczytałam, że alkohol doprowadził do rozpadu małżeństwa twoich rodziców i też strasznych takich skutków w związku z piciem przez swojego tatę i jego depresją i stratę jego firmy. No naoglądałeś się trochę za dzieciaka tych rzeczy, co? Oj, zdecydowanie tak. To też później się odbiło zresztą na mnie bardzo psychicznie i doprowadziło też do tego, że no niestety musiałam korzystać z wizyt u psychologa, a czasami też było tak, że nie było przy mnie żadnej osoby, która wyciągnęłaby do mnie tą rękę, tą dłoń pomocną i musiałam sobie ze wszystkim sam radzić w czterech ścianach swojego pokoju. I jak sobie radziłeś? Wiesz co, zazwyczaj były takie momenty, kiedy słuchałam najwięcej muzyki i wyobrażałam sobie, jakby wyglądało moje życie i że będę chciał spełniać swoje marzenia. No, czasami było tak, że właśnie ta muzyka mi pomagała, czasami gdzieś te wyjazdy, gdzieś tam pojawiały się od czasu do czasu w moim życiu osoby, które porozmawiały ze mną, bo właśnie przez ten cały okres, kiedy najgorzej było, nie było ani jednej osoby, która by ze mną po prostu porozmawiała, która by mnie zrozumiała i dała mi takie wsparcie po prostu dobrym słowem i wysłuchaniem, a to uważam, że właśnie dla osoby, która miała te 14, 12, 15 lat, która dopiero wchodziła w to życie i potrzebowała po prostu kogoś, kto okaże dobre słowo, no ale takiej osoby się niestety nie znalazło, nie było takiej osoby. A mama? Wiesz co, jeżeli chodzi o mamę, no to mama wyprowadziła się od nas. Był taki moment, kiedy nie miałam później już z nią kontaktu, bo wiesz, to ta separacja rodziców też doprowadziła do tego, że ona się wyprowadziła z domu, ja zostałem z tatą, on zaczął pić, ja byłem sam w domu, też oglądałem po prostu to, widziałem to, co się dzieje i chciałem też mu pomóc, ale zrozumiałem w pewnym momencie, że jeżeli on sam naprawdę tej pomocy nie będzie chciał, jeżeli sam nie będzie chciał wyjść z tego, to ja mu nie pomogę. Najgorsze, wiesz co, było też dla mnie to, że gdzieś tam moi rodzice mieli te problemy i to małżeństwo się ich sypało, a ja kiedy próbowałem ratować to małżeństwo, próbowałem rozmawiać z jedną i drugą osobą, żeby po prostu ich razem ze sobą pogodzić, to żadna z tych osób raczej nie zastanowiła się tak na serio i tak na poważnie, że to odcisnęło na mojej psychice jakieś tam piętno, i że nikt się mnie później nie zapytał, jak ja się czuję, a uważam, że najlepsze byłoby to, jakby po prostu nie usłyszałam o nich słowa przepraszam, wiesz, za to, że wyrządzili mi w jakimś stopniu taką krzywdę. Czy myślisz, że zdają sobie z tego sprawę? W sensie nie, że nie powiedzieli przepraszam, tylko że mają za co przeprosić, czy nawet nie są na takim etapie jeszcze? Mi się wydaje, że mój tata na pewno nie. On gdzieś tam, nawet ostatnio podczas naszej rozmowy, kiedy przyjechała mama do domu i chciałem dojść do porozumienia z nimi, wiesz? I przez niektóre jeszcze takie inne problemy gdzieś chciałem po prostu wytłumaczyć pewną sytuację i zapytać się, jak oni dalej widzą pewne życie po prostu, jak dalej widzą, no to mój tata powiedział mi wprost, że każdy się rozchodzi, każdy idzie w swoją stronę i ja po prostu zrozumiałem to, gdzieś tam wiesz, nie byłem jakoś przez to smutny, bo był taki okres w moim życiu niedawno, że gdzieś nie potrafiłem sobie poradzić z tym, że no ale jak to, no nie dojdę do porozumienia z własnym ojcem, nie dlatego, że ja nie chcę, tylko dlatego, że on po prostu nie chce. Ja gdzieś tam miałam wyobrażenie, jakby ten dom dalej mógł wyglądać, już nawet bez mamy, bo mama i tak z nami nie mieszka, rodzice są już po rozwodzie, ale jakby ten dom dalej mógł wyglądać, jakby ten tata tu był, że moglibyśmy się razem gadać. Wielokrotnie gdzieś chciałam tatę wziąć na przykład do kina, na obiad, on nie chciał, więc po prostu już w pewnym momencie nie chciałam się do tego pchać i zdałam sobie z tego sprawę, też inni ludzie mi mówili, gdzieś tam babcia, ciocia, że no muszę o siebie najbardziej zadbać, że oni są dorośli, oni niech żyją sobie tak jak chcą, a ja po prostu muszę się skupić najbardziej na sobie, bo jestem osobą młodą i
dopiero wchodzę w ten świat, dopiero wchodzę w to życie i się go uczę. Totalnie się zgadzam z tym, co ci powiedzieli i tak sobie myślę, że najgorszą sytuacją u ludzi uzależnionych jest ten moment, kiedy z własnych dzieci, o które powinni dbać, których powinni uczyć, które powinni prowadzić przez życie, robią sobie opiekunów i sami są ich dziećmi. I niestety dzieci często, mam tu na myśli nie tylko dzieci alkoholików, ale w ogóle dzieci osób, którzy mają różne zaburzenia. Dzieci bezwiednie i jakoś tak instynktownie przyjmują rolę rodzica. I ci nastolatkowie, czasami parolatkowie, biorą na siebie taki ciężar wychowywania właśnie, prowadzenia za rękę, przykrywania ich, karmienia ich jak są pijani, nie wiem, gaszenia papierosów, żeby nie spalili domu, jak spada im, wiesz, popiół, jak stracą przytomność. To jest coś niesamowitego, jak dzieci potrafią odwrócić się rolami. Niestety nigdy tego rodzice nie docenią, jeżeli nie zaczną patrzeć na świat trzeźwo. Dlatego jedyne, co mogę ci doradzić, to chciałabym, żebyś po prostu, bo już masz 19 lat, spróbował wyprowadzić się z domu. Ja, co prawda, nie miałam rodziców, którzy pili, ale wyprowadziłam się z domu, jak miałam 15 lat, tak już definitywnie. I słuchaj, bardzo sobie chwalę. Tak, naprawdę, wiem, super wiem. Było. Mieszkałam najpierw w internacie, w swoim liceum, z czterema koleżankami, które uprawiały też wyczynowo sport, bo to był sportowy internat. Potem z koleżanką wynajęłyśmy sobie kawalerkę, miałam też psa. Było rewelacyjnie, wiesz? Naprawdę jeden ze wspanialszych okresów w swoim życiu, kiedy właśnie mogłam sobie tak zamieszkać na swoim, no nie było to jakieś turbo luksusowe, no powiedzmy sobie szczerze, no był to jeden pokój. Ale no, naprawdę wspaniały czas, może byś właśnie pomyślał sobie o czymś takim? Oj, zdecydowanie tak. Teraz też właśnie szukam pracy i też jedną mam, w której pracuję, więc po prostu odkładam sobie pieniążki na jakieś tam mieszkanie albo pokój, żeby się wyprowadzić. Natomiast jeszcze chciałam ci powiedzieć, że właśnie jest teraz taka sytuacja, że jakiś czas temu mój tata podjął taką decyzję, że on na jakiś czas się z domu wyprowadzi, a ja sobie tutaj, że tak powiem, będę pomieszkiwał sam. Rewelacja. Więc jak na razie, a gdzie się wyprowadza? Na odwyk? Nie, nie, nie. Wiesz co, on akurat się gdzieś wyprowadził, tak naprawdę nie wiem nawet gdzie. Mi się wydaje, że może gdzieś do jakiegoś kolegi, do jakiegoś znajomego. Nie wiem, ale najbardziej to chyba pokłóciliśmy się przez to, wiesz co, że kiedy wracałem z pracy i byłem zmęczony, to gdzieś on po prostu nagle włączał u niego się taki tryb sprzątania domu, wiesz, odkurzania, włączenia piosenek, gdzieś tam, wiesz, takiego czegoś i mnie to naprawdę bardzo denerwowało, gdzieś mi to na tej psychice się działo, bo ja chciałam odpoczynku, ja chciałam, wiesz, się po prostu pójść przespać po tej pracy, ale nie dało się, dlatego też się z nim przez to kłóciłem, no i w pewnym momencie on stwierdził może sam z siebie, że na jakiś czas się z tego domu wyprowadzi. Jak na razie uważam, że to była dobra decyzja. Też uważam, że jest to świetna decyzja, natomiast jeżeli myślisz, że tam nie wróci do tego domu, bo skoro, znaczy nie chcę być brutalna i absolutnie nie chcę w żaden sposób złożyczyć i tutaj demonizować, czy też jakoś tam, nie wiem, już wskazywać na osadę swojego tatę, bo być może jest zupełnie inaczej, ale skoro wyprowadził się do swojego kolegi, to moim zdaniem i moje doświadczenie mi tylko mówi, że po to, żeby alkoholizowali się wspólnie i żeby ten tryb mógł im się włączać wspólnie w nocy i żeby nikt mu nie jęczał nad głową, że robi coś źle. Po prostu ma teraz drucha i kompana do picia. Jak to dalej pójdzie, po prostu skończą się pieniądze. Jak się kończą pieniądze, to się wraca do domu, wyprzedaje się dom, zaczyna się wyciągać wszystko z domu, sprzedawać to i tak dalej, i tak dalej. Nie chciałabym, żebyś po prostu stresował się śpiąc we własnym domu, bo uwierz mi, nie ma nic gorszego niż ktoś, kto ci stoi w nocy nad głową, pijany, nieujarzmiony, w żaden sposób niekontrolowany. Jeżeli tam możesz teraz sobie mieszkać, to mieszkaj, ale spróbuj pójść na swoje, gdzie będą twoje zasady i będziesz wiedział, absolutnie otwierając oczy w każdej minucie nocy, że nikogo tam nie zobaczysz.
No dobra, Gabryś, już nie ma co gadać, wiesz co, dobijać się, trzeba myśleć pozytywnie, ja uważam, ja zdecydowanie myślę pozytywnie, ja się najbardziej cieszę tym, że wiesz, że mam gdzieś te swoje pieniążki i mogę sobie gdzieś tam za nie po prostu żyć i że nie muszę prosić się gdzieś tam taty o pieniądze na jedzenie, czy na jakieś inne po prostu rzeczy, czy na leki, czy na jakieś takie drobne przyjemności. Zresztą ja też uważam, że ja mam taki wiek po prostu, że ja sobie świetnie radzę i nie wyobrażam sobie, żeby tam gdzieś ktoś mi dawał te pieniądze na życie, ponieważ uważam, że mam ręce i nogi i zdrowie, żeby po prostu do tej pracy pójść. Słuchaj, tego ci serdecznie życzę. Wchodzisz właśnie w dorosłe życie, więc no staraj się, chociaż nie wiem, jakby było to trudne, nie kłaść na siebie odpowiedzialności za błędy rodziców. To są błędy dorosłych ludzi. Dzieci nie mogą płacić ceny za żaden błąd swojego rodzica, ani skazywać swojego życia, swoich początków, bo to tak naprawdę początki twojej dorosłości, na jakąkolwiek jakieś sprzątanie po nich. Rodzicom należy pomagać i o tym nie można zapominać, że nie odwracamy się od nich plecami, ale wtedy, kiedy ten problem nie jest zależny od nich. Bo od tego właśnie są dzieci. Najpierw to oni, wiesz, pomagali nam, a czasami my powinniśmy pomóc im. Ale jeżeli ktoś tej pomocy nie chce, to musisz, kochany, po prostu myśleć o sobie. I tego ci życzę, żeby to myślenie o tobie było jak najbardziej utkane z pozytywnych chwil i z takich, wiesz, wspaniałych, płodnych dla ciebie zawodowo i emocjonalnie momentów. No, ja chciałabym ci podziękować i chciałam się ciebie zapytać, czy nie wiem, czy może mnie kojarzysz, pamiętasz, w tamtym roku byłem na castingu do twojego, do Aquarii we Warszawie i ja później do ciebie podeszłam, ty mi podpisałaś płytę Gabryś, nie wiem, czy pamiętasz mnie. Ale do castingu tancerzy? Tak, tak. Aha, to pamiętam, tak, pamiętam cię. Tak, ja później byłam w twoim reality show, ty później wstałaś, mi przytuliłaś, co było dla mnie bardzo miłe. Pamiętam. Mam nadzieję, że wszystko dobrze u ciebie i że też psychicznie się dobrze czujesz, bo mówiłeś, że tak, tam... Tak, psychicznie zdecydowanie. Bardzo dobrze. Mówiłeś, że tam miałeś gorszy okres właśnie psychiczny, więc pamiętam to. No to jakby cały czas kontynuuję to, co powiedziałam w tobie wtedy, że życie jest najważniejsze, także pielęgnuj je, proszę, żeby nie tracić do niego... takiej, no, serca, po prostu serca. Tak. To pa, kochany, trzymaj się ciepło. Dziękuję ci za rozmowę, wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, pa. Cześć. No to jest, moi drodzy, chyba najbardziej taka rozmowa, która daje dużo do myślenia, kiedy mówią ludzie, ja jestem dorosły, ja sobie się mogę napić. No, jak wiemy, większość dorosłych ma już swoje dzieci. Ma już swoje potomstwo, nawet sobie nie zdają sprawy, jak ten alkoholizowanie się w domu, czy po prostu te imprezowe tryby życia, kiedy dzieci są w domu. Jakie to piętno u nich zostawia straszne na psychice. No, człowiek już ma 19 lat, zaraz będzie sam dorosły, a do tej pory tak naprawdę no, jest w proszku, moim zdaniem. Jeszcze dużo czasu minie, zanim zapomni o tym wszystkim. Pamiętajmy o tym, że wasze czyny i wasze decyzje tak naprawdę nie kładą cienia tylko i wyłącznie na wasze życie. To teraz dzwonimy do Patryka. Bycie fanem Dody wiąże się z posiadaniem zawsze niezłej fazy i to bez procentów. Najważniejsze to mieć wyjątkowe osoby w naszym życiu, aby z nimi świętować. Oh yeah. Hello. Oh wow, jaki radiowy głos. Tak, tak sądzisz, cześć. No bardzo sądzę, poczekaj, jeszcze tutaj się zapytam wydawcy. O, to miło słyszeć te słowa, jak i również ciebie. Może tutaj powinieneś pracować w RMF we mnie ja? No może, muszę pomyśleć o zmianie zawodu. Słuchaj, no więc tak, Patryk, ty masz 29 lat i powiedziałeś, że napisałeś, a zresztą sam powiedz, co napisałeś. Napisałem coś w stylu, że fani twoi mają chyba już dobrą fazę i bez procentów. Tak, ale jak myślisz, dlaczego? No myślę, że dlatego, że mają właśnie taką idolkę i ty to akurat wiesz najlepiej, że tak jest, nie? Myślisz, że jestem takim dodopalaczem? Tak, oczywiście. O, wow. Także tu absolutnie żadne procenty nie są potrzebne. No a jak ty się w ogóle zapatrujesz na alkohol? Co ty myślisz na ten temat?
Wiesz co, no praktycznie mam podobne zdanie do twojego, także okazyjnie tam kilka razy w roku, jak jest jakaś okazja, czy spotkanie z przyjaciółmi, urodziny, czy ze znajomymi, czasem się zdarzy też na wyjeździe, jak jedziemy na twój koncert. No. A tak na co dzień to nie unikam, nie uznaję też takiego jakiegoś piwka codziennego małego czy coś. Także tutaj jeśli chodzi, było pytanie też o świąteczny stół, to absolutnie nie. Tak świąt nie spędzamy. No właśnie, ja też powiem ci szczerze, że nigdy w życiu, mówiłam tutaj dzisiaj właśnie na początku audycji, że w ogóle nie pamiętam, obojętnie jak sięgam pamięcią do ciechanowskiego stołu rodzinnego, żeby tam jakiekolwiek butelki alkoholu stały. W ogóle nie było takich momentów nigdy w życiu. Nawet jakbym chciała w ogóle dać komuś prezent, jakąś butelkę, to ja nie znajdę w domu w Ciechanowie, nie ma takiej opcji. Wiesz co, ja ogólnie w rodzinie miałem takie sytuacje, ale po prostu postanowiłem się od tego odciąć i spędzam z tymi ludźmi, z którymi powinienem, gdzie gdzieś tam alkohol nie jest priorytetem, czy że musi być to na story. Dla mnie to święta są czasem takim dla rodziny, żeby razem porozmawiać, a nie otwierać się razem z butelką, bo i bez tego trzeba umieć rozmawiać, prawda? Tak, bardzo ładnie to powiedziałeś, że nie otwierać się razem z butelką, bo czasami poza ustami to potrafi się jeszcze inna puszka Pandory otworzyć, podlewana tym alkoholem, prawda? Dokładnie, a później w rzeczywistości się okazuje, że na co dzień z tymi ludźmi nie można normalnie porozmawiać, bo oni poza butelką, no to średnio cokolwiek sobą reprezentują, czy mają coś do powiedzenia, jedynie są w stanie się jakoś zachować, rozmawiać, czy mieć fajny nastrój przy kieliszku. No właśnie, ale to tak nie było od początku, wiesz, to człowiek nie rodzi się tak jakiś przejrzysty, przezroczysty, bez jakiejś charyzmy, charakteru, no umiejętności nawiązywania kontaktów i bycia towarzyskim, chociaż w minimalnym stopniu, tylko wiesz, to jakby jest proces, że zaczynasz pić i dostrzegasz, że nie jesteś w stanie dogadać się bez alkoholu. Ale jakoś byłeś w stanie się dogadać wcześniej, prawda? No właśnie, no ale to człowiek wpada gdzieś tam w taką spiralę, niestety. Ale właśnie, no często mówisz o tym, że rodzina jest ważna, też tak uważam, ale jednak też mnie również nauczyłaś tego, że my sami jesteśmy ważni, powinniśmy często stawiać siebie na pierwszym miejscu. No ja gdzieś tam w rodzinie też w pewnym momencie postawiłem siebie na pierwszym miejscu, bo niestety gdzieś tam był ten alkohol i czasem z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować, chociażby dla własnego dobra. No powiem ci, że bardzo słuszna decyzja. Weź coś opowiedz jeszcze o tym, bo przed chwilą rozmawiałam z takim Gabrysiem, który jest od ciebie młodszy 10 lat i on strasznie, powiem ci, strasznie miał perturbacje przez swojego ojca, który pił i do tej pory no bardzo mi jest go szkoda. Jak słucham, jak on mówi, no to serce mi się kraja i cały czas ma takie poczucie odpowiedzialności za tego rodzica i wiesz, i jakoś życie chce mu projektować, pomagać, gdzie tak naprawdę, no jak wiemy, jak wchodzi alkohol, to nikt tej pomocy nie chce, tylko po prostu kolejnej butelki. Nawet od swojego dziecka. No dokładnie, wiesz co, no może on jest jeszcze młody, to postrzega to inaczej. Ja aż takiego żalu nie czuję, bo ja na przykład traktuję to inaczej. Staram się wyciągnąć dobre wnioski, że na przykład jako młoda osoba musiałem zacząć wcześniej być samodzielny, pracować. Dzięki temu wiem, że na przykład teraz nic mnie z planszy nie zmiecie, że jestem w stanie przezwyciężyć wszystko, w każdej sytuacji sobie poradzić. I jak nieraz patrzę na moich znajomych, jacy są nieporadni życiowo, no to gdzieś tam staram się po prostu plusy z tych sytuacji wyciągać, że nauczyło to mnie takiego życia. A jaki ty, Patryk, jesteś znak zodiaku? Strzelec. Czyli jesteś bardzo silny jak Britney Spears. Zobacz, ona też wstała z popiołów, się podniosła po tym wszystkim, co ona przeżyła i wyciągnęła same plusy. Ja nie wiem. A wiesz, kiedyś chciałem się ciebie zapytać, bo raz coś kiedyś usłyszałem, że jakoś chyba za strzelcem nie bardzo. Ja? Ty, no. Nie, nigdy tak nie powiedziałam. Ze skorpionem mnie. A, ze skorpionem mnie. No, zawistne na są. S, ale S, ja się dosyć dobrze dogaduję. Dosyć dobrze się dogaduję ze skorpionami, ale to zauważyłem taką wspólną cechę, że są bardzo zawistne. No, skorpiony są bardzo takie zawistne, to fakt, zazdrosne, zawzięte. O, tak, i do końca życia żywią urazę. I to są po prostu takie, no nie bez powodu skorpion ma jad w tym ogonie i rozumiesz, nigdy nie wiesz, kiedy cię ukąsi. No tak, tak można to nazwać, chociaż bardzo lojalni i wspaniali przyjaciele, no ale niestety jak ich zawiedziesz raz, no to już koniec. Całkowicie się zgadzam. A ty jaki masz stosunek do strzelców?
tak z ciekawości. Słuchaj, no jak z tą rozmawiam, to coraz lepszy. No ja się nie dziwię. Słuchaj, Patryk, to kogo chcesz pozdrowić? O Boże, kogo bym nie chciał? No po prostu pozdrawiam wszystkich. No. Moich przyjaciół, znajomych. Też mam dużo znajomych fanów. Gdzieś tam poznaliśmy się na twoich koncertach, za co też ci dziękuję, że mam taką wspaniałą ekipę. Mm-hmm. Oczywiście rodzinę, współpracowników. Też się dołączamy do tych pozdrowień i co? No, jak to się mówi, wesołego aleluja, czy tam zajączka? No, wesołego, no bo już pewnie się nie zobaczymy do tego momentu, chociaż kto wie, kto wie. Chociaż kto wie, jeszcze podobno bilety ostatnio na Fryderyki zostały. A jak nie będziesz na Fryderykach, to sobie przynajmniej telewizor włącz. Ubolewam jedynie, że tutaj już skończyły się te czasy, że do Szczecina coś rzadko udaje ci się zawitać. Bo do ja Szczecina? Ze Szczecina tutaj. A, no bo to daleko jest, wiesz. No dobra, oczywiście. Słuchaj, to wszystkiego dobrego. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie, super się z tobą rozmawiało i do zobaczenia gdzieś na trasie. Bardzo ci dziękuję za miłe słowa, za rozmowę. Dziękuję, dziękuję. Bardzo proszę, wszystkiego dobrego. Pa! No, pozdrawiam. Taki elegancki mężczyzna, prawda? Kulturalny, gentleman. Halo? Cześć, Gosiu. Hej. Słuchaj, Doda mówi. Cześć, bardzo miło. Rozmawiamy dzisiaj o piciu alkoholu na święta i od święta właściwie w ogóle o tym, jak powinien lub nie powinien być przystępny w naszym życiu. I tutaj wysłałaś bardzo ważną wiadomość, że no nie musi być świętowanie z alkoholem, ale wielu się kojarzy, którzy tak jak ja... Może właśnie ty opowiesz, co już swoimi słowami? Tak, pochodzę niestety z rodziny alkoholowej. Mój ojciec jest alkoholikiem, przez co już nie mamy kontaktu od wielu lat, bo postanowiłam trochę zmienić swoje życie. Moja mama wreszcie podjęła tą jakże ważną decyzję, że no, nie zbudujemy szczęścia przy nim i z jego chorobą, której nie chciał się pozbyć. Gratuluję w takim razie wam tej decyzji, mimo tak, że pewnie była ciężka. Tak, dużo siły i odwagi wymagała. I później pracy, terapii, żeby to wszystko przepracować, żebym trafiła na odpowiedniego partnera, bo to też było problematyczne z tym, co wyniosłam z domu i niełatwe, ale da się. Kochana, bo ja też jestem po takich różnych traumatycznych związkach, naprawdę każdy jeden to gorszy i tak jak kobieta kobiecie, to weź powiedz, że na przykład z czym to się wiązało, że jakich ty partnerów w związku z taką przeszłością wybierałaś? Takich, których chciałam ratować, okay. których myślałam, że on się dla mnie zmieni, że... No, że po prostu ja mogę wszystko zmienić i w ogóle będziemy super szczęśliwi, mimo tego, że on ma jakieś tam swoje traumy, problemy i tak dalej, to ja jestem taka silna, że ja wszystko po prostu za niego zniosę. Okej. No i co wiązało się z tym, że no nie miałam w ogóle poczucia bezpieczeństwa, bo nie wyniosłam go z domu. Potem ja go chciałam jakby zastąpić, no ale tak się niestety nie da na dłuższą metę. A powiedz, twój tata, jeżeli twoja mama opowiadała ci to, była taka sytuacja, że ona już się poznała z nimi, on był alkoholikiem, czy to jakoś po prostu nagle się stało, czy step by step, bo wiesz, opowiadamy tutaj ludziom te historie, żeby zrozumieli, że to jest naprawdę bardzo krótka droga i alkoholik to nie jest tylko i wyłącznie, za przeproszeniem, osoba bezdomna, która leży pod sklepem monopolowym, tylko to są w głównej mierze również wysoko funkcjonujący alkoholicy, którzy są lekarzami, prawnikami, mega biznesmenami, którzy mają pod sobą kilkaset osób. No, cały połowa show biznesu to alkoholicy. Kiedy na przykład mój jeden z partnerów, bo miałam dwóch alkoholików w swoim życiu i to był jeden z najgorszych okresów w moim życiu, Boże, naprawdę dramat, nie życzę tego żadnej kobiecie. Za moją, nawet nie nazwałabym tego prośbą, tylko po prostu już groźbą rozstania, zapisał się do AA i opowiadał mi o towarzystwie, w którym siedział. No to byłam zszokowana, że była tam jedna z dyrektorek szpitala,
matka kilkorga dzieci, które ona nie wiedziała nawet, do której klasy one chodzą, stara. Bo po prostu, wiesz, upijała się codziennie i wiesz, zasypiała, one ją przykrywały kocem i wiesz, jakoś tam odrabiały te lekcje, ona już nie wiedziała, do której one klasy chodzą po jakimś czasie, bo nawet nie chodziła na wywiadówki. Tak, to, no to bardzo, bardzo znane. Mój ojciec też nieraz poszedł w ogóle do podstawówki na wywiadówkę do mojego brata, który już chodził do gimnazjum dawno. Boże, także... przepraszam cię, że się śmieję, ale to jest po prostu kit. Tak, no pani wychowawczyni z 1-3, bo zapamiętał, że kiedyś miał z nią do czynienia. Także u mnie to wyglądało tak, że on w ogóle pochodzi z alkoholowej rodziny. Bardzo wielu członków jego rodziny straciło życie w bardzo młodym wieku przez to, między innymi jego kuzyn, mój chrzestny. Ale no to absolutnie nie są osoby, które właśnie gdzieś tam siedziały, nie pracowały, siedziały pod sklepem całe dnie, tylko to normalnie funkcjonujący ludzie i oczywiście z boku to wyglądało, że my jesteśmy wspaniałą rodziną. Do nas przyjeżdżali różni ludzie, różni koledzy z pracy, no to oczywiście wspaniała, szczęśliwa rodzinka. A tylko wychodziły, no to zaczynały się dramaty. Także no niestety jest tak, że często w tych domach dzieją się niefajne rzeczy, no i te dzieci muszą to oglądać i potem się mierzyć z wieloma traumami, przykrymi sytuacjami. A powiedz, kochana, udało ci się znaleźć jakiegoś fajnego chłopaka? No, ma męża od siebie. Tak! O, być to gratulacje! No, dzięki. Właśnie do Tajlandii lecimy za tydzień. O, super! Amazing! A powiedz, a ty pijesz? Nie, szkoda formy. Super. A nie boisz się, że na przykład, sorry, że tak się pytam, ja jestem mega bezpośrednia. Myślisz, że masz jakieś tendencje właśnie takie w genach odziedziczone? Mam nadzieję, że nie. No na razie mi się nic tam nie uaktywnia. Mam też właśnie fajnych ludzi wokół siebie, którym przede wszystkim nie muszę się tłumaczyć i nikt z naszych znajomych nie musi się tłumaczyć i wymyślać jakichś głupich wymówek, dlaczego nie piję, jak się spotykamy. To jest bardzo ważne. Ja mam tak samo. Tak. Ja w ogóle się nie otaczam ludźmi, którzy piją alkohol. W ogóle. Na co dzień. No, więc tak, jak ktoś chce, niech pije. Jakby nie mamy z tym problemu, ale niech szanuje to, że ktoś inny nie pije. Wiadomo, jakby też czasami dobre winko czy szampana z jakiejś okazji się napijemy, ale na co dzień tego zupełnie nie potrzebujemy. No i mam nadzieję, że nie będę miała takiego problemu. Kochana, to z tego całego serca ci życzę, bo to było wspaniałe, wiesz, taki happy end. Fajnie, że jedziecie sobie do tej Tajlandii, naprawdę fajne miejsce, byłam tam 2 razy i mam super wspomnienia. Gdzie lecicie? Na Phuket. To tam się dzieje, tam się dzieje, tak. Tam się dzieje, no ale nic, no wspaniałych, cudownych chwil wam życzę na nowej drodze, pozdrów swojego męża bardzo serdecznie. Czy chcesz, kochana, kogoś pozdrowić? Też pozdrawiam mojego męża, który na pewno będzie słuchał, moją super silną mamę, no i moich braci, którzy walczą po prostu jeszcze, ale życzę im dużo siły i Michał, you know, dasz radę. Także i wszystkich słuchaczy. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Trzymamy również kciuki i właśnie wysyłamy dużo siły. Pa, kochana, trzymaj się. Dzięki, pa. To jest ciężki temat. Ja bym chciała jeszcze poruszyć jeden bardzo ważny temat, ponieważ ja leczyłam się na depresję. Przez jakiś czas brałam leki, no to trwało ponad pół roku i nie zamierzałam jakby się nad sobą jakoś użalać, kiedy te leki zaczęły działać. Odczułam ogromną poprawę w jakości życia i psychicznie po prostu odżyłam. No i zaczęłam sobie zwiedzać świat, byłam na najbardziej imprezowym miejscu ever, czyli na Mykonosie. I przez 2 tygodnie
będąc w największych imprezach, klubach i miejscach, gdzie wszyscy dookoła mnie pili. Nie wypiłam nawet łyka, zwłaszcza, że brałam wtedy leki. Chodziłam spać o 22:30 i pamiętam, że te wakacje były naprawdę jednym z fajniejszych wakacji w moim życiu. Naprawdę, spróbujcie jechać na wakacje, nikt wam się nie kojarzy, tylko i wyłącznie z imprezowaniem po prostu wracacie i musicie mieć wakacje od wakacji. Organizm jest wykończony, organizm jest odwodniony, psychika jest w tragicznym stanie. Pamiętajcie, że alkohol jest numer jeden na liście największych depresantów. Co to oznacza? Że my, kiedy nam się wydaje, że jest nam smutno, źle, kiedy mamy gorszy czas i napijemy się alkoholu, bo nam poprawi humor, nic bardziej mylnego. To jest bajka, to jest mit. Po jakimś czasie poziom serotoniny przez alkohol w naszym organizmie tak drastycznie spada. Mamy tak wypłukane witaminy, mikroelementy i przede wszystkim gospodarkę chemiczną w mózgu, że my jesteśmy na poziomie depresji jako zdrowe osoby, na takim jak chore i musimy na tym kacu leczenia się po alkoholizacji doprowadzać się do tego stanu poprzedniego. To jest naprawdę stany lękowe. Nie potrafimy sobie poradzić z różnymi problemami. To wszystko jest przez alkohol. To jest bujda, to jest siema, że on nam poprawia humor. Nie, to tylko na chwilę. A potem jest jeszcze 100 razy gorzej. Top Alimaż. Daria, w ogóle nie przyszło jej do głowy, żeby świętować wyjątkowe chwile, kochani, ponieważ jak poznała swojego męża, który alkoholu nie pił prawie, to była w szoku, że tak można. Ale teraz już ma świadomość, jaką trucizną jest alkohol. I kiedyś często sama lubiła sięgnąć po piwko. No i takich ludzi najbardziej lubię słuchać, którzy właśnie przeżyli już taką historię, którzy już byli po drugiej stronie, którzy po prostu nie są święci od urodzenia i nie lubią smaku alkoholu, no bo jakby nawet nie chcę powiedzieć, że jakby autorytet w tej kwestii, tylko to nie jest osoba świadoma. Halo? Cześć! Hej! Już sobie można to nastawić na budzik, na wspaniałe po prostu budzenie w radiu RMF FM, to ja Doda. Słuchaj, bardzo miło będzie mi się z tobą rozmawiało. Wiesz dlaczego? Dlaczego? Dlatego, bo nie ściemniasz, dlatego, że mówisz prosto z mostu, że nie robisz z siebie tutaj niewiniątka, dlatego, że mówisz, że sama kiedyś lubiłaś sięgnąć po piwko i kieliszek i teraz wiesz, że wolisz wypić sobie szejka z kolagenem i masz większą satysfakcję niż alkohol w twoim życiu. Właśnie to cenię najbardziej, bo ja też mówię głośno, że ja wypiłam morze wódki w swoim życiu, że jestem prawdziwie rock'n'rollową dziewczyną. Co prawda nie zamykałam jakoś imprez, nie chodziłam na imprezy, bo po prostu pracowałam od 13 roku życia i co weekend grałam koncerty. No ale po tych koncertach była after party, wiadomix. Więc ludzie, którzy jakby przeżyli różne rzeczy, mają większą świadomość tego, jak są szkodliwe, jak ciężko czasami z pewnych rzeczy zrezygnować, jaką pracę trzeba w to włożyć i przede wszystkim jak ważny jest rozwój. Rozwój, że nie tkwisz w tym jednym miejscu, bo tak łatwiej, bo tak lepiej, bo tak wygodniej i po prostu weselej. Tylko nie, po prostu odmawiasz sobie, rezygnujesz z czegoś na rzecz własnego zdrowia, psychicznej mocy, nawet urody, wiesz, i spokojnego snu. Co myślisz? Tak, zgadzam się w zupełności. Ja ci powiem szczerze, że pochodzę z takiego środowiska, wychowałam się w takim środowisku, gdzie alkohol był dookoła mnie. Dorastałam w nim, wiem jak to jest się upić, nie robię z siebie niewiniątka, tak jak mówisz, ale też nie jestem abstynentką w 100%. Sięgam co jakiś czas po alkohol, ale zdecydowanie rzadziej niż kiedyś. Kiedyś to przechodząc na zakupach, kusiło mnie, żeby kupić sobie jakieś piwko, bo lato, bo ciepło. Tak. Czy żeby wypić kieliszek wina w domu, dokładnie. Ale teraz totalnie mnie nie kusi, nie mam nawet takiej potrzeby. Ostatnio nawet się złapałam na tym, że jedliśmy kolację w walentynki i nawet nie przyszło mi do głowy, żeby sięgnąć po jakiś alkohol. Na szczęście też mam bardzo świadomego męża, który totalnie mnie nigdy nie namawiał, wręcz odwrotnie. No i jestem z nas dumna. Tyle mogę powiedzieć. Ja też jestem bardzo z ciebie dumna i też chciałabym powiedzieć naszym słuchaczom, że żeby po prostu spróbowali, bo organizm będzie nam bardzo za to wdzięczny i powiem więcej, że nasz organizm jest niezwykle mądry. Natura w jakiś taki magiczny sposób zaopatrzyła go w taki dar łapania szybko nawyków złych, ale też bardzo dobrych. I jeżeli damy sobie taki czas niepicia, miesiąc, dwa, trzy, cztery,
Tery gwarantuje każdemu, że nas w ogóle do alkoholu ciągnąć nie będzie. I sami będziemy się dziwić, Jezu, jak to jest możliwe, że ja szukałam tylko pretekstu, żeby wypić sobie zimą grzane wino, latem prosecco, jesienią piwko, a wiosną winko do kolacji. Jak teraz mi to śmierdzi, jak teraz w ogóle mnie do tego nie ciągnie, jak teraz od razu boli mi głowa na samą myśl, jak teraz po prostu fajnie mi się żyje bez tego. I nawet, i to jest wspaniałe, że żeby dać możliwość temu organizmowi samemu pokierowania naszym życiem, bo on wie, co jest dla nas dobre. No on przecież sam chce wyrzucić tą truciznę. Oczywiście. Ja uważam, że dużym problemem w naszych czasach jest właśnie ten brak świadomości u młodych ludzi. Uważam, że w naszej kulturze bardziej akceptowane jest upijanie się niż abstynencja, ale na szczęście otaczam się takimi ludźmi, którzy rozumieją słowo nie. I nie namawiają do tego, wręcz przeciwnie, spotykamy się ze znajomymi i siedzimy o przysłowiowej wodzie, potrafimy siedzieć o wodzie czy o herbacie, nie ma z tym problemu, nikt nikogo nie namawia, no i jest super. Powiem ci szczerze, że na samą myśl upicia się i umierania dwa dni po tym, z bólem głowy. Dwa? O, stara, tak, no to dwa. Szczęściara. Ja to 5 dni na ujomie bym musiała siedzieć. To znaczy, kiedyś nie miałam takiego problemu, ale myślę, że im jestem starsza i im rzadziej chwyta potem alkohol, to faktycznie wtedy... Nie, ja ci powiem, jak to jest. Jak przestajesz w ogóle pić alkohol i tak jak ja na przykład piję 4 razy w roku, to dopiero widzisz, jakie on to dewastacje robi w twoim organizmie i jaka to jest trucizna. Bo jak pijesz, wiesz, z dnia na dzień, jak nawet pijesz raz w tygodniu, to ten alkohol cały czas jest w twoim organizmie. On cały czas jest. Więc on nie robi takiego szoku na twoim ciele. Ale jak na przykład nie pijesz przez pół roku i nagle się napijesz, tak jak jest w moim przypadku, no to u mnie to jest po prostu ojom. 5 dni, wiesz, dochodzenia do siebie, umierania i ja wtedy sobie myślę, Jezu, jak ja bym chciała, żeby ci ludzie, którzy piją codziennie, poczuli chociaż raz to, co ja teraz czuję, żeby zrozumieli, co tak naprawdę czuje ich organizm, nie? No, oni są odpowiedzialni za ten organizm, jakby do końca życia, nie? I mimo to sobie to robią. Codziennie. Dokładnie. No też nie można tłumaczyć ludzi, ale wiadomo, że też dorastali dużo. Ja mam znajomych, którzy są dorosłymi dziećmi alkoholików i też otaczali się przepraszam, jestem troszkę zestresowana młodymi ludźmi pijącymi alkohol i no bardzo ciężko jest im rzucić, bardzo ciężko. Oni sobie nie zdawają sprawy, jaki to ma wpływ na nasze serce, mózg, w ogóle na nasz organizm, tak jak mówisz. No ja bardzo dopinguję, żeby jednak rezygnować z tego alkoholu na rzecz innych przyjemności. No właśnie dlatego, że jest to przede wszystkim bardzo silne uzależnienie, gdzie ludzie, profesorowie, ludzie po studiach, mądrzy, wiesz, zabawni, z charyzmą, z takim wspaniałym potencjałem na życie, którym mogliby zmieniać losy całego świata, kończą pod mostami, kończą jako bankruci, jako degeneraci, bez rodzin, z katastroficznym stanem swojego organizmu, po prostu jako wrak człowieka. To jest straszne, że nie ma alkohol, nie ma żadnej taryfy ulgowej wobec nikogo, nieważna jest płeć, nieważna jest IQ, nieważny jest status społeczny, tak samo zbiera żniwa u wszystkich, tak samo degraduje. Dokładnie, niszczy i zabiera życie. To, co jest w człowieku najważniejsze, czyli po prostu szacunek do samego siebie, nie? I godność taką ludzką, więc ja jako osoba publiczna jakby chcę dawać przeciwwagę do wszystkich tych, nie wiem, nagrań na tych TikTokach sławnych ludzi i wiesz, influencerów, którzy uważają, że to jest cool, że to jest super, że iść na imprezę, na się, po prostu nagrać coś będąc pod wpływem, to jest super fajne, modne. Nie, właśnie nie. Ja jako osoba, która ma pod sobą mnóstwo fanów, całą rzeszę w różnym wieku, nie boję się mówić, że w ogóle to nie jest fajne, że to jest żałosne. Że to jest żałosne. I uważam, że każdy wiek oczywiście ma swoje prawa i nie oczekuję od, wiesz, 20-latków czy 20-parolatków, że będą, wiesz, doktoryzować się w tej kwestii i nagle udawać świętych. Niech się każdy wybawi, ale potem na litość boską, tak jak nie chodzisz w pieluchach do końca życia, wiesz, no tak jak do końca życia no, nie robisz jakichś idiotycznych rzeczy jako nastolatka, tylko po prostu wyrastasz z tego, tak samo i z alkoholu powinno się wyrastać. Dokładnie. Myślę, że tutaj dużo
duży wpływ ma samorozwój i świadomość i chęć bycia no, lepszym, zdrowym człowiekiem, po prostu dbanie o siebie. Dobrze, kochana, wspaniałe to, co powiedziałaś. Czy chcesz kogoś pozdrowić jeszcze na koniec? Bardzo, chciałabym Ciebie pozdrowić, całą redakcję RMF i chcę Ci bardzo podziękować za te cenne audycje, poruszasz bardzo trudne i ważne tematy, no i cieszę się, że docierasz do tak szerokiego grona odbiorców. Życzę Ci wszystkiego, to najpiękniejsze i pozdrawiam wszystkich moich znajomych i rodzinę i polecam życie w trzeźwości. Wszystkiego dobrego, kochana, trzymaj się. Dziękuję, pa, pa, pa. No, ja, kochani, może zakończę tę audycję tym, dlaczego w ogóle jakieś tam 6-7 lat temu całkowicie zmieniłam swoje nastawienie, swoje życie. Właśnie dlatego, że obserwując, jak staczają się osoby, które kochałam, mam na myśli tutaj swoich partnerów, z którymi dane było mi żyć, nie umiałam jeszcze rozpoznać alkoholików, bo oni się świetnie ukrywają, naprawdę to są cuda, cuda. Przez to, że nigdy z alkoholikami do styczności nie miałam, przez to, że byłam wychowywana w całkowicie z dala od alkoholu, no to jakby no nie potrafiłam tego tak jak teraz zauważyć tak naprawdę w ciągu sekundy. Każda dziewczyna przyzna mi rację, że życie z alkoholikiem to potem trzeba się naprawdę porządnie zastanowić nad terapią i to jest dla psychiki bardzo, bardzo duży ciężar, ale właśnie oglądając wysoko funkcjonującego biznesmena, który po kilku lampkach zdejmuje majtki w restauracji, wpada głową w zupę, naprawdę, no, bełkocze, ucieka gdzieś mi na koncercie, w tłum. Ja co tam się działo, no, sceny dantejskie, naprawdę. Pomyślałam sobie właśnie wtedy, że Jezu, to może dotyczyć każdego z nas, przecież nikt nie rodzi się z butelką w ręku. To jest kwestia różnych nieświadomych czynności, powtarzalności pewnych schematów. I wtedy sobie pomyślałam, nie, absolutnie nie, ja nigdy nie chcę skończyć po prostu tak, tak jak on. Miałam też sytuację, gdzie po prostu już nauczona doświadczeniem kazałam się zaszyć swojemu partnerowi. Jezu, nigdy tego nie zapomnę, to był zupełnie inny człowiek, naprawdę, jaka to była wspaniała osoba, do tańca i do różańca, jak od razu buzia mu się zmieniła, jak od razu zdrowiej wygląda, miał jasność w oczach, jasność umysłu, ale jeszcze po prostu wtedy nie wiedziałam, że alkoholicy tak naprawdę mają to świetnie zaplanowane i potrafią nie pić cały rok tylko po to, żeby potem znowu zacząć. Więc naprawdę wszystkie dziewczyny bardzo, bardzo serdecznie przytulam, jeżeli są w takich sytuacjach, czy właśnie wyszły z takich sytuacji, to bardzo serdecznie trzymam za nich kciuki, żeby trzymały się jak najdalej i żeby absolutnie, absolutnie nie weszły w tę grę i nie zaczęły popijać z nimi. Błagam, o to błagam najbardziej. Jeżeli mogę jakkolwiek radzić Wam moim traumatycznym doświadczeniem i jakkolwiek może ono się przydać tym, co ja przecierpiałam, to chciałabym, żebyście przede wszystkim pamiętały, czy tam pamiętali, że jakakolwiek wiara w zmianę, w przyrzeczenia, na kolanach, przed rodzicami, wszystko to przeżyłam. Nigdy to się nie spełniło. Już na drugi dzień, czasami kilka dni po klękaniu przede mną, dokładnie była ta sama sytuacja i ten sam wstyd po alkoholu, te same sceny, te same kłótnie, ta sama tragiczna w skutkach chwila dla mnie. Nigdy nie zapomnę, i to jest w ogóle hit moim zdaniem, jak chciałam znowu odejść od swojego faceta, który pił i potrafił mi zrobić naprawdę przy całym moim zespole po koncercie taki wstyd, że nie wiedziałam, gdzie się po prostu schować, a uwierzcie mi, że to rock'n'rollowcy i wiele w życiu widzieli, ale nie coś takiego. To zostałam zaciągnięta do notariusza, gdzie ów mężczyzna sam stworzył treść aktu notarialnego, która brzmiała mniej więcej tak, że jeżeli jeszcze raz po alkoholu
postawi mnie w sytuacji niezręcznej publicznie, w ciągu tygodnia wpłaci mi 1,5 miliona złotych na konto. Co jest w stanie człowiek wymyśleć sam? Co jest w stanie podpisać sam, kiedy wie, że dosłownie następnego dnia można to wyrzucić do śmieci? Nie wierzcie w ani jedno słowo, wierzcie w siebie. Kochani, ja jestem artystką, więc absolutnie mi wszystko wypada. Wie o tym również Maryla Rodowicz, która lubi czasami błysnąć narysowanym biustem na bluzce albo po prostu przyjść w turbo krótkiej mini, jak to Beata Kozidrak, i w ogóle tym się nie przejmują. I bardzo dobrze, bo artysta absolutnie nie ma wieku i jedyne w ogóle, co kobietom nie wypada nosić bez względu na zawód, to słuchajcie, ciężar ludzkich oczekiwań. Tak sobie kiedyś wymyśliłam i tak mówię, ponieważ jak wiecie, jestem bardzo płodna. Jeżeli chodzi o wspaniałe cytaty, spokojnie możecie sobie je tatuować. Zatem kochani, ja od dziecka bardzo pielęgnowałam swój duch wyrażania siebie poprzez strój. Byłam wielką indywidualistką. Moja świętej pamięci babcia była wspaniałą krawcową i naprawdę szyła mi niesamowite rzeczy. Moja mama oddała mi swoje lateksowe płaszcze, mega kozaki za kolano, ponieważ chodziła w nich jako pierwsza w Ciechanowie, więc mówiła: dziecko, proszę, noś. Pozwalała mi sobie rysować kreski na oczach do szkoły, mając 12 lat, i sobie przedłużałam też paznokcie, i moi nauczyciele w ogóle na to nie zwracali uwagi, ponieważ byłam przepilną uczennicą, miałam same szóstki, w związku z tym stwierdzili, bardzo mądrze zresztą, że nie liczy się to, co masz na głowie, tylko w głowie. Za tydzień chciałabym zaszczepić w was tą pewność i to przekonanie, że absolutnie stereotypowe myślenie i zmuszanie i kobiet, i mężczyzn do tego, jak wypada się ubierać, jak wypada się zachowywać, jak wypada, jeszcze raz powiem w takim trochę przekoloryzowanym tonie, ponieważ nie widać, jak robię cudzysłów, robić wszystko to, gdzie coś tam zostało zapisane w jakimś savoir-vivre, excuse me, bitches. Pogadamy o tym za tydzień. Cannot wait. Doda rządzi, Doda radzi, Doda nigdy was nie zdradzi. Dodafon w RMF FM.